to, kiedy robisz dla niej miłe rzeczy. A ty co masz? Miłość to połączenie biznesu z przyjemnością. Kim te skrzaty myślą, że są? Przytulają się wszędzie na kampusie. Kamil, nigdy więcej mnie nie zostawiaj na tak długo samą. Obiecasz? Obiecuję. O. Hulk! O. Wszystko okej? Jest okej, tylko boli mnie głowa. Au. Wybacz, stary, nie chciałem tego zrobić. Gratulacje, Hulk! Spodłowałeś i mój Kamil dostał! Biedny Kamil! Będzie okej! Okay. Tak, będzie git! Dobra, nie przeszkadzam wam, ziomy! Idę trenować dalej w rzuty za 3 punkty! Spróbuję bardziej uważać! Hulk, jeśli jeszcze raz trafisz Kamila, to też dostaniesz tą piłką w głowę! Wkurza mnie, jak Hulk zachowuje się, jakby był takim twardzielem. Jest głupi. Henzi, on jest super i umięsniony. In, nie mów tylko, że go lubisz. Tak, bardzo go lubię. Jest taki silny. Tak, silny. I brakuje mu mózgu. Hej, Hulk, uważaj ze swoją piłką. O, wybaczcie, dziewczyny. Nie chciałem. Moja siła mnie zaskakuje czasem. Nie martw się o nic, Hulk. Mi się bardzo podoba, jak gra z kosa. In, poczęstujesz mnie dzisiaj koreańskim makaronem? Uwielbiam go! Że co? Haha, pewnie! W domu mam też koreańskie kimchi. Chciałbyś? Kimchi? No pewnie! Hulk, jesteś super! Rany, ale żenada! Okej, mamy umowę? I zrób więcej makaronu. Będę bardzo głodny wieczorem. A co to miało być, do diaska? Nie podoba mi się, jak Milana przytula Kamila. Przyłożyłabym jej. Czy ona mu daje ćpun? Ale z niej głupia kupiara. Mandy! Czemu się tu kryjesz? Hej, psiapsi. Nie ukrywam. Pilnuję porządku. Ha! W porządku. Podglądasz Kamila. Nic nowego. Co? Ja? Myślisz, że nie mam nic innego do roboty niż podglądanie Kamila? Nie potrzebuję go. Mandy, mnie nie oszukasz. Znam cię bardzo dobrze. I nie nazywaj mnie psiapsi. My się nie przyjaźnimy. Jestem cały czas w twojej ekipie. To tylko chwilowe. Chwilowe. Goofy jest śmierdzącą donicą. Goofy jest śmierdzącą donicą. Hej, nie jestem śmierdzącą donicą. Okej, poczekajcie. Pośpiesz się. Minutę, muszę się wczuć. Na serio? Czy ty masz czasem stopy zamiast rąk? Bogusia, czemu ją przyjaźń do drużyny? Ona nawet nie jest w stanie utrzymać rakietki. Dziewczyny, to była tylko rozgrzewka. Teraz wam pokażę fajnego serwa. Teraz, patrzcie. Jak ktokolwiek to zobaczy, to będzie wstyd. Musimy to przegadać. Duś, wykopują z drużyny! Dokładnie! Dziewczyny, chyba zapomniałyście, że jak przyjęłam was do drużyny, to grałyście nawet gorzej. Nie irytujcie mnie, okej? Dobra, dajmy jeszcze jedną szansę! Masz kolejną szansę, żeby nam zaimponować. Ostatnią! Teraz wam zaimponuję! Trochę przegięłam! Chris, wszystko okej? Tak! Wszystko jest super! To ci tenisistka nie potrafiąca grać w tenisa? Ta! Trochę żenada! Bogusia, co my z nią zrobimy? Mam pomysł. Teraz nauczymy cię, jak serwować. Dziewczyny,
zacznijmy trening. Dobra, jestem gotowa. Podawaj piłkę. Aha. O! O! Co ty powiedziałaś? Patrz tutaj, Laura. Musiałaś coś pomieszać. Wasze poddanie tak bardzo bolały. A czego się spodziewałaś? Myślałaś, że podczas treningu malujemy sobie paznokcie? Tenis jest ciężkim sportem, mała. Musisz być silna i podstępna. Rozumiesz? Tenis nie lubi mięczaków. Nie podchodź tak blisko mnie. Okej, zrozumiałam. Będę silna. Obiecuję. No i to lubimy. Jeśli twoja mała buzia jeszcze raz kiedykolwiek odważy się obrazić tenis, jesteś skończona. Rozumiesz, mała Lu? Uważaj. Rozumiem. Czego tu nie rozumieć? Głupie krowy. To było zabawne. Dobra, ziomy, jak dużo macie kasy? Ja mam dwie dychy. Ja też dwie dychy. Ja mam 5 dych, ale nie oddam. Co jest? Przecież mieliśmy się składać na lunch. Jak Mia się nie składa, to ja też się nie składam. Dylan, oddaj moje dwie dychy. Ponka, siadaj, przegadajmy to. Mia, to nie fair, też musisz się składać. Ale ja potrzebuję tych pieniędzy. Zbieram na prezent dla Goofiego. Lubię go. O, Mia, ale to romantyczne. A wy? Tylko romanse i prezenty. Mam dość tego wszystkiego. Okej, kto się składał, ten może jeść pizzę. Mam tu gdzieś. Nie jem twojej pizzy. Mam swoją kanapkę. O, Mia odpadła. Nie będzie jeść pizzy. Okej, ja się złożę za Miję. 10 tylko więcej. Hej, Goofy, skąd wiesz 16-10 złotych? Mówiłeś, że nie masz kasy. Jesteś oszustem? Nie jestem oszustem! Oszczędzam kasę! Słyszałeś to? Mój chłopak oszczędza. Chcę kupić nowego peceta! Mam to gdzieś! Chodźmy na lunch! Jestem głodna! Hej, pani Kasiu! Hej, dziewczynki! Dzisiaj trening o 15? Tak! Nie spóźnijcie się! Okej! Powiedziałem, stój, tygrysico! Łowca jest tutaj! Co? Czesiek, ty co, w głowę się walnąłeś? Jaki łowca? Ja, łowca, ty tygrysica. Wiesz, o co mi chodzi. Czesiek, wszystko okej? Jak najbardziej. Czesiek, jesteś w najlepszym humorze. Jeśli ty zaraz nie przestaniesz mnie podrywać, to ja ci zepsuję humor. Okej, tygrysico. Łowca Czesiek się wkurzył. Jesteś aresztowana. Hej, co tu, diaska? Trzeba było grzeczniej. Idziesz do więzienia. Ty, durniu, co ty zrobiłeś? Zdejmij ze mnie te kajdanki, teraz. Zdejmij kajdanki ze mnie. O mój Boże. Przepraszam, ale mogę się zapytać, co się tutaj dzieje? A, chyba rozumiem. Czesiek i Kasia się razem bawią. Czesiek i Kasia się razem bawią. Cicho! Nie widzisz? Uczy trenerkę Kasia, jak się skuwa w kajdanki kryminalistów. Tak. Hej, Czesiek, podobało mi się. Spróbujmy z lewą ręką. Na wszelki wypadek. O, spróbujmy. Co się gapicie? Powiedzieliśmy wam, że trenujemy. Wychodźcie już. Mówiłam ci już! Zdejmij ze mnie te kajdanki! Au, au! Przestań mnie bić, albo ich nie zdejmę!
Kurde, chyba zgubiłem klucz. Słyszeliście to? Trenują aresztowani kryminalistów. Myślą, że jesteśmy głupi, a nie jesteśmy. Hej ludzie, widzieliście Kasię przypadkiem? Widzieliśmy! Jest na górze skuta w kajdanki! Co? Ponka żartuje, nikogo nie widzieliśmy. Ponka, co ty? Czesiek, jesteś bezmózgiem kretynem! Au! Czesiek, ja się z tobą nie całuję! O! Sówka! Tego potrzebuję! Widziałem to na filmach! Pośpiesz się! Okej, czekaj chwilę! Czesiek, zrobiłeś to! Tak, tygrysico, jesteś wolna! Łowca cię wypuszcza! Ja ci dam łowcę! Fajny manikir! O, Max, czytasz książkę o jajkach? To nie moja, ktoś mi kazał podtrzymać. Kasia, chodźmy, musimy pogadać. Było blisko. Ludzie, polubcie odcinek, subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe odcinki. Jak nie, to was zaaresztuję.